Czym jest dusza? Czy dusza ma jakikolwiek wymiar? Podobno dusza, tak naukowcy twierdzą, waży 21 gram, czyli można powiedzieć, że po naszej śmierci nasze ciało wiotrzeje, ale też po prostu tracimy, czy unosi się 21 gram do atmosfery. No a skoro miałby się odnosić 21 gram, no to są to jakieś atomy. No właśnie, czy można tak naprawdę zmaterializować duszę, tak? Czy istnieje życie po śmierci? Życie po życiu, można powiedzieć, skoro dusza ma wymiar 21 gram, tak? Czy to można praktycznie tutaj obliczyć wszystko? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Zapewne mało kto z nas zastanawiał się, ile waży dusza, ale rzeczywiście naukowcy to obliczyli i dusza waży 21 gram. Na pewno jest to zaskakująca sprawa, no bo wszystko można w organizmie obliczyć, tak, nie wiem, kość, wagę, wątrobę, ile waży mózg i tak dalej. Natomiast, no, jakbyśmy zapytali się po prostu zwykłego człowieka, jak wygląda dusza, no to nie wie, tak? Wiemy, jak wygląda mniej więcej serce, wiemy, jak wygląda żebro, no nie mówię, że ktoś ma a narysować dokładnie wygląda, ale mniej więcej wiemy anatomicznie, jak to wygląda. Natomiast no właśnie, jak wygląda dusza, skoro waży ona 21 gram, czy rzeczywiście ona znajduje się w środku, po prostu klatki piersiowej, tak to pewnie nam się w większości kojarzy, albo może po prostu znajduje się w głowie, w mózgu? I kolejna sprawa, czy dusza? po śmierci w jaki sposób materializuje się no bo skoro dwa, waży 21 gram, to przecież i dusza jest niematerialna to znaczy że byłyby to atomy tak czy też no bo mówimy tak na przykład człowiek za życia mniej więcej taka waga po prostu mężczyzny załóżmy tak no to jest waga 75-80 kg tak to jest mniej więcej dla człowieka który tam ma wzrost met 80 prawidłowa waga dla kobiety można byłoby przyjąć że to jest tam waga po prostu około 60 kg tak nie wiem, kobieta ma metr 70 plus minus chuda, bo ktoś powie, że powinien być jeszcze chudsza i tak dalej. Mniej więcej tak można było przyjąć, tak? Czyli 60 kg dla kobiety, 80 kg dla mężczyzny, plus minus. No wiadomo, są ludzie otyli, to, nie, to, to jest oczywista sprawa, no i, ale mówimy tutaj coś, co można po prostu zmierzyć, tak? Określić. Natomiast tutaj okazuje się, że po prostu dusza człowieka każdego miałaby ważyć 21 gram. To dlaczego na przykład dusza nie jest proporcjonalna na przykład do człowieka, tak? No, bo można powiedzieć tak, no waga człowieka. No, jeżeli ktoś był szczupły za życia, no to po prostu jest człowiekiem szczuplejszym. Jeżeli na przykład dużo jada, bo był w jakiś sposób chory, no to był przy kości, był tęgi, miał nadwagę, był bardzo był gruby, na przykład to miał otyłość, tak? Natomiast tutaj dusza dla każdego człowieka miałaby być taka sama. No, a ktoś powie w ten sposób, no dobrze. Ale ten, ten człowiek na przykład to był prymityw, straszny ham, prostak, e, nieokrzesany, po prostu tak, w ogóle nie czytał jakichś tam książek. No nie mówię, że ktoś, nie, co nie czyta książek, zawsze jest takim hamem, ale no, taki po prostu tak, z, z, można powiedzieć, kołka cięty, jak to się mówi, tak, kompletny i prosty w obyciu i nie szanował ludzi. To taki człowiek ma 21 gram jego dusza. A z drugiej strony, na przykład człowiek, który jest jakiś, nie wiem, inteligentny, oczytany, czy po prostu inny, czy nawet jest zwykłym człowiekiem, tak, ale na przykład ma rzeczywiście taką duszę, gdzie mówimy, że to jest, albo na przykład dusza artysty, tak, no to na przykład jego dusza waży też 21 gram, tak. O, mo można byłoby przyjąć taką po prostu, te, najlepszy, taki, najlepszy taki przykład, tak. Mamy na przykład duszę Stalina czy też Hitlera, to w ich przypadku ta dusza powinna ważyć 21 gram, a co na przykład z duszą Alberta Einsteina, tak. Który był wynalazcą, naukowcem, tak i tak dalej. No już pomijając to, że my tam po prostu tak, to są osoby na, na dwóch różnych biegunach, tak, no bo Stalin to zbrodniarz i Hitler, tak, tylko w sensie po prostu, że oni mają ten samą po prostu duszę, a na przykład jaka jest gigantyczna różnica, tak. No, ale z drugiej strony, dlaczego na przykład nie każdy człowiek ma jakiś wysoki doraz inteligencji, dlaczego miałby ktoś mieć większą czy też mniejszą duszę. Czyli jakby dusza mogłaby być wskazówką dla każdego z nas, że po prostu po śmierci, tak, może mamy różne życia, tak, po śmierci, ale praktycznie jakby zabieramy z tego życia tą samą jednostkę, tą samą wartość, tak, czyli 21 gram. Czyli ktoś, ja nawet tak jest wynalazcą, wynalazcą, to nie powie, że zabierze na przykład duszę, która ma 30 gram czy też 40 gram i jego dusza na przykład jest bardziej bogata, bardziej zniosła doświadczenia, bo objętościowo może mieć taką samą praktycznie wartość, chyba że rzeczywiście no, te atomy są tam uciśnięte, chyba że jego przeżycia po prostu doświadczenia są po prostu zbogacone, tak? Bo ktoś mógł żyć zwykłym, skromnym życiem, a miał wspaniałe życie, na przykład wspaniałą duszę, mówimy o ten człowiek, to był wspaniały, na przykład, tak? Jakiś tam sąsiad z z sąsiadka, mówimy, no to był zwykły, taki poczciwy człowiek, miał wspaniałą duszę, jak on potrafił ładnie opowiadać, jak on potrafił dobrym człowiekiem, dbał o zwierzęta i tak dalej, Czyli no, pytanie też jest takie, no właśnie, jakie jest życie praktycznie po śmierci, czy jest reinkarnacja, tak? To jak mamy na przykład kartę pamięci do telefonu, czy kartę pamięci do e, tutaj aparatu cyfrowego czy też luszczanki, no to ta karta pamięci zawsze jest taka sama tak, jeśli chodzi o rozmiar, tak? są tam karty, te ma micro SD i tak dalej, jakoś tak po prostu, nie możesz włożyć innej karty, bo inaczej nie będzie pasowała, czyli na przykład ty mając wspomnienia ze swoich wakacji, zabierasz po prostu te wspomnienia na takiej malutkiej karcie w telefonie, czy na aparacie cyfrowym, nie możesz zabrać z tego aparatu więcej, ty, chyba, że podłączysz ten aparat do e, komputera, tak, I tak samo tutaj, czy nasza dusza, to są właśnie nasze wspomnienia, a tą kartą SD w wielkości 21 gram, właśnie nie jest dusza, którą po prostu zabieramy. No i teraz jest kwestia tego, jak my za życia zapiszemy tą kartę pamięci, czy jak po prostu naszą duszę tutaj zapełnimy, tak? Czy zapełnimy ją po prostu w sensie pozytywnym, czy zapełnimy ją po prostu w sensie negatywnym i wykryjemy też taki świat na podstawie tych doświadczeń, które zdobyliśmy za życia po śmierci, tak? No, to jest kluczowa sprawa. No, już pomijając kwestię, czy istnieje niebo, piekło, czyściec i tak dalej, tak? No, na przykład Jasnowic Jackowski wierzy w kwestię reinkarnacji tego, że życie człowiek po prostu pełni rolę, rol, pe pewną rolę na, na ziemi, tak? Umiera, po czym jego dusza się zbogaca, potem rodzi się na nowo, nie pamięta swojego poprzedniego wcielenia i w ten sposób do, jakby dąży do doskonałości praktycznie swojej duszy, tak? Jego dusza się staje praktycznie bardziej doskonała, no, bo ta dusza ma różne doświadczenia, tak? W jednym życiu jest rzemieślnikiem, w drugim jest lekarzem, w innym jest po prostu jakimś policjantem, w kolejnym jest na przykład przestępcą, ale ona się zbogaca o różne doświadczenia, tak? Po prostu jest też, może być po prostu bardziej inteligentna, bo ma szersze po prostu spojrzenie, tak? Nie ma tylko spojrzenia jakby z, jednego, z jednej praktycznie tylko tutaj po prostu perspektywy. No więc pytanie tak naprawdę, no, jest szerokie, no bo też jest kwestia jakby tej duszy i kwestia po prostu różnych wierzeń, różnych religii, tak? Czy czasem nie jest też tak, że na przykład człowiek praktycznie poprzez swoje wierzenia na Ziemi programuje się po prostu, jeśli chodzi o to, gdzie ma trafić jego dusza po śmierci, tak? Czyli, no, tak, na przykład, nie wiem, tutaj człowiek po prostu nie zawsze tak jest, ale na przykład dba o zdrowie, no to raczej nie umrze w młodym wieku, chociaż no wiadomo, mogą być wypadki, jakaś choroba nowotworowa, pomimo tego, że ktoś się dobrze, no ale jeżeli ktoś na rzeczywiście no tam pali papierosy, pi alkohol, zje źle i tak dalej, ma na nadwagę i to od ponem przyjdą mu choroby, no to raczej nie będzie długo żył, chociaż no są różne przypadki, tak, no ale co do zasady, tak to można powiedzieć. Tak samo tutaj, czy na przykład religia za życia naszego nie programuje nas do tego, gdzie chcemy iść, tak, to jest jakby kluczowa sprawa, czy jak na przykład ktoś Wierzy w religię katolicką, no to po śmierci idzie tam, czy po prostu stoi przed takim wyborem zgodnie ze swoją wiarą. Skoro na przykład ktoś na przykład mówi, że on nic nie wierzy, a po śmierci pójdzie tam, gdzie będzie przyjemnie, bo za życia na przykład było źle, to być może rzeczywiście jego dusza po prostu wykryuje taki świat, no bo skoro ona jest atomem, skoro miała, po prostu jest ona niewidoczna, to będzie mieć też możliwości stworzenia po prostu, tak? Pewnej projekcji rzeczywistości, czy no, wtedy już po prostu poza życiem człowieka, który my możemy nie widzieć oczywiście. W wizualnie, która może odbywać się też po prostu na przykład w przestrzeni kosmicznej, a nie musi ona odbywać, odbywać się na Ziemi. Tak? Natomiast na pewno ciekawa jest sprawa, że to naukowcy obliczyli, że rzeczywiście dusza człowieka ma 21 gram, czyli bez względu, czy ktoś był milionerem i miał fantastyczne wspomnienia, zwiedził sobie cały świat, objechał i to miał fantastyczne życie, a ktoś na przykład ciężko pracował i całe życie ledwo mu starczało do pierwszego, od pierwszego do pierwszego miał różne problemy, to i tak ta dusza po prostu ma tyle samo, czyli taka karta pamięci, tak? Czyli jak ta karta pamięci, ktoś po prostu, tak, tych zdjęć nie zrobił dużo w ciągu swojego życia. Na wakacjach, no to zabiera tą kartę, a inny po prostu ma mnóstwo tych zdjęć, mnóstwo faktycznie tych przeżyć, więc je zabiera. Ale można byłoby powiedzieć w ten sposób, czy tak dużo doświadczeń zdobytych za życia ta karta nie jest zapełniona, czy ona nie stanowi problemu po prostu po śmierci, tak? A na przykład, jeżeli ta karta jest, w, nie masz tyle po prostu tych, tych doświadczeń, wydawałoby się, że to, by, to jest gorsze z perspektywy człowieka, no bo każdy chce tak lepiej żyć, funkcjonować, podróżować, mieć więcej pieniędzy, a być może to. Jest jakieś życie po prostu w swego rodzaju, właśnie, no, nie celibacie, ale w jakiejś po prostu, tutaj tak, w, jakiej, w jakiejś po prostu skromności życiowej. Być może to po śmierci jest wynagrodzeniem dla tego człowieka, że ta karta wtedy się właśnie zapisze. Tak? Jestem ciekawcowy na ten temat, co nicie. To wszystko. Na dzisiaj pozdrawiam. Stawcie suba. trzymajcie się. Cześć.